Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem? Na to wszyscy niech będzie ukrzyżowany. Ewangelia według Mateusza 27:22. Co mam uczynić z Jezusem? Co masz uczynić z Jezusem? To pytanie jeszcze i dzisiaj zadaje sobie wielu ludzi. Piłat, który je niegdyś postawił, rozstrzygnął sprawę Jezusa. Pan Jezus został przyprowadzony do niego jako złoczyńca i chociaż sam Piłat musiał przyznać, żadnej winy w tym człowieku nie znajduję. Łukasza 23:4. To jednak bez właściwego sądu podjął decyzję, aby wydać go w ręce rozwścieczonego tłumu, zezwalając na ukrzyżowanie. To właśnie tam, gdzie człowiek owładnięty przez szatana objawił całą swoją nienawiść, również i Bóg objawił siebie oraz swoje serce pełne miłości. On w miejsce grzeszników oddał na śmierć tego, który był dla niego najmilszą wonnością. Bóg pozwolił, aby jego sprawiedliwy syn cierpiał za niesprawiedliwych po to, aby nas przywieść do Boga. Pierwszy list Piotra, 3:18. Po dokonanym dziele wzbudził go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebie. W taki sposób Bóg przygotował drogę, aby człowiek, który odwrócił się od swego Stwórcy, mógł znowu do niego powrócić. Teraz każdy człowiek musi dokonać wyboru. Również i dzisiaj możesz odpowiedzieć Panu Jezusowi na jego ofertę. Możesz opowiedzieć się albo za Jezusem, Synem Bożym, albo nie opowiedzieć się za Jezusem, Synem Bożym, co jest de facto opowiedzeniem się za szatanem, władcą tego świata i kłamcą od początku. Z podjętą przez ciebie decyzją nierozerwalnie związana jest droga z Panem Jezusem, droga życia. Natomiast z szatanem szeroka droga, ta, która wiedzie na zatracenie. Czy dokonałeś już wyboru? Czy wyznałeś przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem, ukorzyłeś się przed Nim i przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela? Oczywiście, zanim to zrobisz, wpierw musisz uwierzyć, że Bóg istnieje i uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli tak, możesz Mu dziękować i wielbić Go. Jeśli nie, wiedz, że wciąż podążasz drogą na zatracenie. Dlatego wybierz Jezusa jeszcze dzisiaj. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Panu Jezusowi, a On cię uratuje od należnej tobie kary piekła wiecznego. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego.